jak sami zobaczycie, niekoniecznie podróż na własną rękę jest tańsza. I tak jak jeszcze raz powtarzam, to nie o to chodzi, żeby była tańsza. To o to chodzi, żeby była bardziej elastyczna i to o to chodzi, żeby, no, że podróż na własną rękę pozwala na jakby rozwinięcie się, zobaczenie więcej niż na pewno to, co Wam zaoferuje biuro podróży. Chcemy mieć basen, zaznaczamy basen. Chcemy mieć Wi-Fi, zaznaczamy Wi-Fi. Chcemy mieć klimę, zaznaczamy klimę. To są te właśnie obiekty, w których będziecie mieszkać. 3438 plus 1800 to mamy niecałe 5400, 5200. Witam Was bardzo serdecznie. Wy jesteście na kanale Bez Ściemy, a ja jestem Marcin, jak już zapewne wszyscy wiecie, a dla nowych osób się właśnie przedstawiłem. W zasadzie chciałem dzisiaj ten odcinek nagrać dla Was z tego pięknego miejsca. No może miejsce nie jest jakoś mega piękne, ale w otoczeniu tej pięknej zieleni, bo w sumie film będzie między innymi o podróżowaniu. Natomiast w związku z tym, że ja nie mam tutaj zbyt dobrego zasięgu, w sensie dobrego internetu, a potrzebuję do dzisiejszego nagrania laptop, to jestem Was zmuszony zaprosić do środka. Także widzimy się już w środku. Zmieniła się nieco kolorystyka. Wcześniej mieliśmy zielono, teraz mamy czerwono. Jesteśmy w sypialni, ale nie zamierzamy spać. Dzisiaj ja jestem sam. Dzisiaj nie ma Justyny w tym odcinku. Dla osób, które nie znają Justyny, to przypominam, że Justyna to moja żona, która wspólnie ze mną zaczęła prowadzić ten kanał. Zaczęła, bo ja zacząłem sam, a ona później dołączyła, z czego się bardzo cieszę i z czego Wy też się chyba cieszycie. Ale Justyna Was pozdrawia, oczywiście. Dzisiaj, moi drodzy, chciałbym Wam opowiedzieć troszkę, jak organizować sobie podróże na własną rękę, żeby było fajnie, tanio, przyjemnie i bezpiecznie. Wiem, że to się może wydawać dla wielu osób dość takie oczywiste, no jak sobie zorganizować podróż, no przecież trzeba kupić lot, trzeba sobie zabukować hotel, ale jak się okazuje, to nie jest takie oczywiste, ponieważ sporo osób korzysta z tak zwanych pośrednic, czyli z firm podróżniczych, z firm, które się zajmują podróżami i po prostu dostajecie wtedy w pakiecie wszystko, dostajecie lot, dostajecie hotel, dostajecie wszystko w pakiecie, co jest niezbędne i nic Was nie obchodzi. Natomiast coraz więcej ludzie skłaniają się, coraz częściej ludzie skłaniają się do organizowania takich podróży na własną rękę. Jak się okazuje, nie jest to takie do końca oczywiste, bo trzeba czasem wiele rzeczy zsynchronizować, ale można oczywiście wtedy spędzić wakacje czy zorganizować sobie taką podróż dużo taniej. W związku z tym, że ja też otrzymywałem takie pytania i widzę, że takie pytania są, no są wpisywane w wyszukiwarkach Google czy na YouTubie, jak organizować samodzielnie wakacje, jak organizować samodzielnie podróż od A do Z. Ja postanowiłem się zająć tym tematem, ponieważ praktykuję to od 15 lat mniej więcej. Nigdy nie wyjechaliśmy na all inclusive, zawsze wszystko organizowaliśmy na własną rękę. Także jakie takie doświadczenie w tym mamy? Oczywiście zanim pojawią się jakieś pytania, ewentualnie jakieś zarzuty, to chciałbym dodać, że nikogo nie zniechęcam oczywiście do korzystania z biur podróży, bo często jest to, no oczywiście, najwygodniejsza forma zaklepania sobie wakacji czy zaklepania sobie jakiejś podróży i czasem jest to najbezpieczniejsza forma. To też w zależności od tego, do jakich krajów lecimy, bo jeżeli lecimy do krajów, które mają medialnie status jako niebezpiecznie, podkreślam tutaj medialnie, bo często właśnie warto sprawdzić na własną rękę, czy dowiedzieć się od podróżników lub od osób, które tam były, jak tak naprawdę jest. I taka jest najlepsza metoda sprawdzenia statusu bezpieczeństwa danego kraju. A więc no, jeżeli jakieś kraje, powiedzmy, że są jakieś kraje, gdzie panuje dość wysoka przestępczość, w których jest naprawdę no, w miarę niebezpiecznie, tak, to wiadomo, że będąc w jakimś kurorcie, będąc w jakimś hotelu, wtedy gwarantujemy sobie jakby wysoki poziom bezpieczeństwa niż tak zwane włóczenie się na własną rękę. Chociaż to też nie do końca, ale nie o tym po prostu będę mówić. Ja będę dzisiaj tylko mówić tylko i wyłącznie o tym, jak zorganizować sobie podróż na własną rękę, a nie zniechęcać ani nie zachęcać nikogo do rezygnowania z biur podróży czy z ofert typu all inclusive. A więc, moi drodzy, już przechodzę do laptopa, na ekran laptopa.
O, nawet nie wiedziałem, że on tutaj jest. Mój kotek towarzyszy. Pewnie chce też posłuchać, jak jechać na własną rękę. Dobra, moi drodzy, no przede wszystkim to musimy zarezerwować lot, musimy zarezerwować jakąś akomodację, czy to będzie hotel, motel, Airbnb, czy po prostu cokolwiek innego, tak? Czy pod namiotem będziecie spać, czy gdziekolwiek indziej. I to jest jakby odrębna kwestia. No i zorganizować sobie transport z lotniska do miejsca zamieszkania, z miejsca zamieszkania na lotnisko z powrotem oraz podróżowanie po danym kraju, czy też po prostu planowanie podróży, planowanie sobie miejsc, które chcecie odwiedzić, chyba że po prostu chcecie spontanicznie odwiedzać. Ja tak robię z reguły pół na pół. Częściowo spontanicznie coś zwiedzamy, czyli po prostu coś nagle po drodze spotkamy albo ktoś nam z miejscowych, z lokalsów nam ktoś powie, że jedźcie tam, tam jest fajnie, ale część rzeczy sobie po prostu planujemy. I czy taka opcja podróży, wakacji jest tańsza niż kupowanie wszystkiego ze zorganizowanych biur podróży? Z reguły tak, z reguły tak. Nas to z reguły taniej wychodzi wszystko. Ale czasem nie wychodzi nas taniej, czasem nawet drożej nas wychodzi, tylko to, co sobie cenimy i to, co jest zaletą organizowania wyjazdu na własną rękę, to największą zaletą jest właśnie elastyczność. Jesteście po prostu w 100% elastyczni i nie musicie się dopasowywać do godzin wydawania śniadań w hotelach, do godzin wydawania obiadów, kolacji, do wycieczek, które macie tam w ramach wakacji wykupionych. Musicie stawić się gdzieś, no, autobus, który po was przyjeżdża, musicie się stawić do tego autobusu na daną godzinę, jedziecie tam kilka godzin do danego miejsca, chodzicie z grupą, zwiedzacie, musicie zwrócić dokładnie o tej samej godzinie. Czyli jednym słowem, jadąc z biura podróży, nie jesteście elastyczni. Oczywiście ja rozumiem, że wiele osób woli tego typu wycieczki, bo są też ludzie, którzy wypoczywają tak zwane aktywnie i są ludzie, którzy lubią wypoczywać raczej tak pasywnie, bym to nazwał. Czyli no, ja osobiście wypoczywam, kiedy jestem w ruchu, kiedy jestem aktywnie. Ja się męczę leżąc na plaży czy leżąc gdzieś nad basenem w kurorcie. Ja się wtedy męczę, natomiast odpoczywam, jak się poruszam, zwiedzam, poznaję innych ludzi, poznaję kultury, poznaję inne kraje, otoczenie i tak dalej, i tak dalej. Także myślę, że ten film będzie skierowany do osób, które lubią wypoczynek aktywny, ewentualnie do osób, które lubią pół na pół, chcą spróbować trochę tego, trochę tego, bo już all inclusive, już biura podróży przetestowały te osoby, a teraz chcą coś na własną rękę. Dobra, no to przechodzimy do laptopa i pokażę wam teraz, jak sobie szukać, moi drodzy, hotelu, lotu i jak sobie organizować w ogóle ten czas podróży. Jesteśmy na obrazie laptopa i teraz wam właśnie pokażę, jak wyszukiwać lotów i jak wyszukiwać zakwaterowania. Ja najbardziej polecam Skyscanner. Pewnie większość z was zna tą stronę i pewnie większość z was szuka na tej stronie. W każdym razie większość podróżników, osób, które się naprawdę profesjonalnie zajmują podróżami, to nawet te osoby przeważnie na Skyscanner wyszukują, ponieważ oni tutaj mają ogromną bazę o lotach i zobaczycie sami, jak elastycznie i jak fajnie można tutaj wyszukać sobie lot w dowolnym terminie. Są też inne wyszukiwarki oczywiście, takie jak tanieloty.pl, jak Momondo. Też czasem patrzę na te wyszukiwarki, ale 95% czasu spędzam na Skyscanner i wam polecam Skyscanner. Od razu mówię, że nie jest to reklama, nie mam żadnej umowy z tą firmą. Tak na marginesie, ta firma ma siedzibę w Edynburgu w Szkocji, czyli w mieście, w którym ja mieszkam. I słuchajcie, moi drodzy, ja tu jestem akurat na Skyscanner.net, czyli tak jakby tej ogólnej stronie. I nie będę przechodził na Skyscanner.pl, ale chcę wam pokazać, że Skyscanner ma również swój polski odpowiednik. Tylko dlatego wam nie będę pokazywać, ponieważ dziwnym zbiegiem okoliczności mi się tutaj zawiesza ta strona. Jak przechodzę na PL, to mi się zawiesza. Dlatego wam pokażę, ale to nie ma znaczenia. Zmienimy tylko po prostu walutę. Tutaj zmienię walutę, żeby wam pokazać w złotówkach. Damy tutaj złotóweczki oczywiście. Gdzie są te złotóweczki?
PLN. Mamy złotóweczki. Dobrze. Zmieniliśmy w złotówkach. Będziemy mieli cenę w złotówkach. No i tutaj możecie sobie oczywiście wybrać return, czyli data w obie, czyli lot w obie strony, tam i z powrotem, w jedną stronę one way i multi city, czyli po prostu, no zobaczcie, co się stanie. Lecicie na przykład z Edynburga do Krakowa, później na drugi dzień z Krakowa do Edynburga i później jeszcze na trzeci dzień gdzieś tam lecicie, na czwarty dzień i tak możecie mnóstwo lotów jakby za jednym razem wykupić. To jest wygoda, ale przeważnie interesuje nas return, czyli tam i z powrotem. Ja tu zaznaczyłem direct flights only, loty bezpośrednie. Chyba że chcecie jakby mieć więcej wyników wyszukiwania, to wtedy dodajecie, wtedy odznaczacie loty bezpośrednie i znajdzie wam wiele, więcej, o wiele więcej wam znajdzie lotów. Tylko że będą też tam loty z przesiadkami, ale powiedzmy nie interesują was przesiadki, tylko chcecie mieć bezpośredni lot, to zostajemy tutaj. I tak, na przykład chcemy lecieć z Polski, ja sugeruję na początku wpisać państwo. Oczywiście rozumiem, że ktoś, kto mieszka w Zakopanem, to nie będzie chciał lecieć na wakacje z Gdańska, tak? No bo musi przejechać całą Polskę, żeby dostać się tam na lotnisko. Ale chodzi o to, że jeżeli macie powiedzmy taką możliwość, że chcecie lecieć, że mieszkacie w Zakopanem, ale możecie lecieć z Katowic i z Krakowa, czy gdzieś w tych okolicach, możecie podjechać jakimś pociągiem, czy ktoś was może podwieźć, to tak bym właśnie sugerował, nie przyklejać się tylko do tego miasta swojego, w którym mieszkacie i koniecznie musicie z tego miasta lecieć, bo możecie po prostu wyhaczyć dużo tańszą ofertę. Na przykład moja siostra mieszka w Krakowie przykładowo i ona czasem lata gdzieś na wakacje z Katowic, bo się okazuje, że z Krakowa na przykład podróż do Grecji ma za 400 zł, a z Katowic za 150 i do Katowic podjedzie za kilkanaście złotych autobusem, a i tak poniżej 200 zł wyda za bilet, a nie 400. O to mi właśnie chodzi. Czyli na przykład zrobimy jakąś taką symulację. Chcemy lecieć z Polski do Grecji. Dajmy na to. Lecimy do Grecji. Czekajcie. Grecja. Aha. Dobrze. Tutaj w języku angielskim mi się to wyświetla, ale uwierzcie, to jest Grecja. Zresztą większość z was na pewno rozumie, co tu jest napisane. I dajmy na to, chcemy lecieć w czerwcu. Chociaż tutaj mamy w ogóle taką opcję, że możemy sobie wybrać specyficzną datę, czyli dajmy na to, że chcemy lecieć 10 czerwca i wrócić, nie wiem, 19. Możemy sobie konkretną datę wybrać lub możemy sobie cały miesiąc wybrać i ja polecam osobiście wybierać cały miesiąc, ponieważ czasem może być tak, że dzień wcześniej lub dzień później jest dużo tańszy lot. No oczywiście, jeżeli macie taką elastyczność, bo ja wiem, że ktoś może mieć urlop zaplanowany od do i nie jest w stanie, choćby, nie wiem, czołgiem jechał, to nie jest w stanie tych dat zmienić. Ale jeżeli macie taką elastyczność, że możecie przeskoczyć jeden czy dwa dni, to wybierzcie sobie miesiąc, zaznaczacie sobie na przykład w czerwcu, chcecie lecieć w czerwcu, ale możecie oczywiście zaznaczyć, że lecicie w czerwcu, a wracacie w lipcu, to jest bardzo elastycznie. Ale dajmy na to, lecimy w czerwcu, wracamy też w czerwcu i tutaj sobie wybieramy klasę, czyli klasa tam ekonomiczna, biznesowa i tak dalej, rodzinna. Wybieramy sobie klasę oraz ilość pasażerów, które będą lecieć. Klikamy w to, moi drodzy, i wybieramy sobie na przykład dwoje dorosłych, adults, dwoje dorosłych i dajmy na to dwoje dzieci. I tu musimy wpisać wiek pierwszego dziecka, dajmy na to, pierwsze dziecko ma 13 lat, drugie dziecko ma, dajmy na to, 4 lata. Potwierdzamy to i tutaj dajemy szukaj lotów, ten zielony przycisk. Szukamy lotów. I mamy tutaj, moi drodzy, loty do różnych miejsc w Grecji. Jak widzimy, Saloniki, Korfu, Ateny. Dajmy na to, że interesuje nas Korfu. Widzimy, że mamy dobre ceny. Od 214 zł mamy ceny. Tutaj poniżej mamy ceny z kolei hoteli, bo ta wyszukiwarka też wyszuka hoteli. Ale nas interesują tylko loty. Na to nie patrzymy, bo hoteli, znaczy w sensie akomodacji, noclegów będziemy szukać w innej wyszukiwarce. Nas interesują tylko samoloty. Czyli lecimy do Korfu, mamy tu za 214 zł w dwie strony.
i klikamy sobie w to 214 zł. To szybko zrobiłem, jeszcze raz pokażę, w to 214 zł sobie klikamy i to jest cena w obie strony, bo zaznaczyliśmy, pamiętajcie, że zaznaczyliśmy lot w dwie strony. Teraz nam się otwierają polskie miasta, z jakich miast jest właśnie ta cena. No i widzimy, to 214 zł do Korfu jest z Poznania. Jeżeli mieszkamy w Poznaniu lub blisko Poznania, no to jest wow, tak? To fajnie mamy. Jeżeli, dajmy na to, mieszkamy w Krakowie, co już jest, powiedzmy, dalej od Poznania, no to już mamy 360 zł, co i tak jest dobrą ceną oczywiście, co nie? Co i tak jest dobrą ceną. Ale dajmy na to, że mieszkamy w Poznaniu lub blisko Poznania. Klikamy sobie, moi drodzy, to i sprawdzamy sobie, w jakich datach jest. No i widzimy tutaj, że podróż do jest w tych dniach, a powrót stamtąd jest w tych dniach. Patrzymy, jeżeli mamy elastyczność, że możemy sobie kliknąć w najtańszej, tutaj mamy najtańsze 112 zł w jedną stronę i powrót, no 8, no nie chcielibyśmy po dwóch dniach wracać, co nie? Okazuje się, że te 200 coś złotych to było, że lot jest 6, a powrót 8. No ale dajmy na to, że 15 możemy wracać po 9 dniach. I teraz nas to wychodzi 256 zł. Lot do Korfu 6 czerwca, powrót z Korfu 15 czerwca. Wychodzi nas w obie strony 256 zł. Dajemy Find Flights, szukamy lotu. Czekamy chwilkę na wyszukiwarkę. Czekamy jeszcze, bo tutaj jak dojdzie ta niebieska linia do końca, bo on sobie tutaj jeszcze szuka, przeszukuje no tysiące ofert różnych, tysiące kombinacji, tysiące różnych możliwości są przeszukiwane. No i znaleźliśmy, tak? Znaleźliśmy akurat jedną tutaj ofertę za 246 zł i tutaj mamy 981 zł total, czyli za te cztery osoby, które wybraliśmy, za dwoje dorosłych i za dwoje dzieci, zapłacimy 981 zł w obie strony. Tyle nas będzie kosztować lot. Oczywiście tu nie są wliczone dodatkowe koszty, jakie poniesiecie w liniach lotniczych, czyli bagaż. No to bagaż już zależy od Was. Jaki bagaż sobie dokupicie, czy to będzie 10 kg, czy 20 kg, czy 40, czy tonę. No trochę tutaj żartuję, tak? Wybieramy sobie, jeżeli nas to interesuje. I mamy tutaj podsumowanie. O 19.15 z Poznania do Korfu 6, a powrót mamy 15 w środę o 17.30 i na 18.55 będziemy z powrotem w Poznaniu. I teraz, tutaj jak kupić te loty, tak? Tutaj możemy jeszcze rozwinąć i widzimy, jakim to jest samolotem, jakimi liniami. Tutaj mamy na dole też różne jakby pośrednictwa, które sprzedają te bilety. I ja bym osobiście, to jest moja opinia, osobiście omijam wszystkich pośredników i idę bezpośrednio do przewoźnika, czyli w tym przypadku Ryanair. Widzicie tutaj, że tu jest 1216 zł, a nie 981, tak jak Wam tam podsumowanie wyszło, a pośrednik tutaj na przykład 981. Tylko, po pierwsze, bywają różne problemy z pośrednikami, czasem coś nie wyjdzie, czasem Wy zabukujecie lot, a on już był zabukowany, już go nie ma, później dowiadujecie się, że coś było odwołane. Ja ze swojego doświadczenia omijam pośredników. Oczywiście Wy możecie zaryzykować i spróbować. Poza tym to, że tutaj jest 981 zł przez pośrednika, to nie znaczy, że nie okaże się potem, że ta cena jest wyższa. No klikamy tutaj, tak? Klikamy i czekamy. Zobaczymy, czy ta cena okaże się wyższa, czy okaże się taka sama. Bo to jest 1200 coś tam było. Moi drodzy, 1200 tam było coś z linii lotniczej, 1216, a tu 981.
to mamy jakieś tam 250 zł więcej niby z linii lotniczych, ale tak jak mówię, no widzicie, ta strona w ogóle coś mi nie chce się ładować, ale ja odradzam bukowanie przez pośredników. Nawet jeżeli byście mieli te 10-20% więcej zapłacić, ale macie jakby bezpieczeństwo, płacicie w liniach lotniczych, tak? Poza tym, tak jak mówię, u pośrednika z reguły i tak później okazuje się, że ta cena jest wyższa. Czyli widzieliście, ja tu kliknąłem select, gdzie jest Ryanair, czyli w tym przypadku właśnie ten przewoźnik. I przenosi mnie na stronę Ryanaira, gdzie już po prostu kontynuujecie booking, tak? Gdzie kontynuujecie po prostu. Nie będę Wam pokazywać, bo chyba każdy z Was przynajmniej raz w życiu bukował lot, a jeżeli chcecie, to nagram osobny film o tym, bo nie chcę po prostu bardzo przedłużać tego filmu. No i dobra, no to wychodzą nas te wakacje. Wiecie co, zrobimy sobie tak, że szybko tutaj wybiorę kalkulator. I zobaczymy sobie, ile te wakacje by nas kosztowały. 1216 zł. 1216 zł za 4 osoby, tak? Tyle sobie znaleźliśmy. Oczywiście jak Wam nie pasuje ta data, to szukacie inne daty, możecie przeszukiwać też inne miasta, inne państwa w ten sam sposób. I teraz tak, to sobie wyłączymy, bo to nam niepotrzebne, to nam też już jest niepotrzebne. I teraz tak, gdzie szukam akomodacji, gdzie szukam noclegów? Ja również w 95% robię to przez Airbnb. I niezależnie, czy po prostu spędzam cały tydzień, czy tam całe 2 tygodnie w jednym miejscu, a tylko z tego miejsca podróżuję po całym kraju, czy po prostu podróżuję po całym kraju, do którego jadę i w jednym miejscu śpię 2 dni, w innym 3, a w innym 4. Wszystko znajdziecie na Airbnb i ja szczerze mówiąc polecam Airbnb każdemu. Airbnb dla niewtajemniczonych powiem, że to jest portal, który łączy tak jakby ludzi podróżujących z właścicielami domów. Poprzez ten portal macie kontakt z mieszkaniami, z noclegami na całym świecie. Są tu również oczywiście hotele, motele, domy prywatne, namioty, jak tu widzicie na ekranie, nawet jakaś chata w lesie. Sam w takiej chacie w lesie spałem tutaj kiedyś w Szkocji, dokładnie właśnie w takiej, jak tutaj widzicie. Także fajna sprawa. A nawet gdzieś na promie, na barce możecie spać. No, jest po prostu ogromna ilość różnych akomodacji. No i jak tutaj szukamy? Lokalizacja, no czyli jechaliśmy tam do Korfu, tak? To sobie wpisujemy Korfu Grecja. Przyjazd, kiedy tam był nas przyjazd? No i nas przyjazd był tam bodajże 6 czerwca, a powrót był 15 czerwca. I gości ile? Dorosłych 2 była, a dzieci było też 2, tak? To znaczy, no tak, dorosłych 2 i dzieci 2. No i mamy to wpisane, te dane. Dajemy tutaj szukaj. Dajemy tu szukaj. I znajduje nam, widzicie, ponad 300 miejsc na pobyt w Korfu. Dajmy na to, że chcemy cały ten okres zostać w Korfu. I teraz co nas interesuje? Tutaj możemy sobie jakby zawęzić zakres cen. Dajmy na to, że chcemy za nockę zapłacić nie więcej niż, nie wiem, 300 zł. Tak, chcemy nie więcej niż 300 zł za nockę zapłacić. Zapisz. I nadal mamy ponad 300 miejsc. I teraz rodzaj miejsca, jaki nas interesuje. Całe miejsce dla nas, pokój prywatny, pokój w hotelu, pokój współdzielony. Załóżmy, że nas całe miejsce interesuje. To zaznaczamy. Całe dla nas, w tym sensie. Mamy nadal 272 miejsca. Chcemy mieć przy plaży? Zaznaczamy przy plaży. Chcemy mieć basen, zaznaczamy basen. Tylko pamiętajcie, że ta ilość miejsc będzie się już zmniejszać wtedy, tak? Chcemy mieć Wi-Fi, zaznaczamy Wi-Fi. Chcemy mieć klimę, zaznaczamy klimę. Tylko sami widzicie, im więcej wybierzecie tych rzeczy, ta ilość miejsc się oczywiście zmniejszy, ale zawsze możecie wtedy podwyższyć cenę troszkę i ilość miejsc się zwiększy. No ale znaleźliśmy jakieś miejsca, popatrzcie się, znaleźliśmy tu na przykład za 247 zł. Nie ma taniej. Tu mamy coś za 200. Tu mamy coś za 206 zł.
No ale powiedzmy, że nie chcemy najtańszej opcji wybierać. Tutaj nam się coś, tu nam się coś podoba, tak? Już nam wpadło to w oko. To klikamy w to. W obrazek po prostu kliknęliśmy. No i w tym momencie, moi drodzy, w tym momencie mamy zdjęcia tego miejsca, w którym będziemy ewentualnie mieszkać. Widzimy, że jest basen. Jest to basen pewnie nie tylko dla nas, tylko wspólny dla mieszkańców tego budynku. Ten budynek, widzę, wygląda tak. I wygląda ten budynek tam. Nie będziecie oczywiście sami w całym budynku, ale na pewno będziecie mieli sami wydzielone miejsce dla siebie. W sensie na pewno będzie dla was sypialnia, wy tylko będziecie w tej sypialni i wy będziecie w łazience. Widzicie? To jest sypialnia dla was jedna. Tu macie ten basen. No to są właśnie, to są te właśnie obiekty, w których będziecie mieszkać. Tutaj macie jakąś tam promenadę. Tutaj macie jakiś stolik. Można sobie zdjęcia pooglądać. No, to jest jeden z przykładów, bo tutaj też trzeba się oczywiście wczytać, bo może być tak, że mimo wszystko, że zaznaczyliśmy tam całe miejsce dla siebie, to może się okazać, że łazienka jest lub kuchnia jest dzielona. O, ale jednak tak nie jest. Macie widok na morze, macie kuchnię dla siebie, bezpłatny parking, klimę, kamery, dostęp do plaży jest bezpośredni, Wi-Fi macie, basen do użytku wspólnego, tylko basen jest do użytku wspólnego, macie wannę i macie kuchnię, czyli sami sobie też możecie gotować jak chcecie. No oczywiście można też znaleźć dom, żeby był dom, tam też są opcje do zaznaczenia, że chcecie po prostu konkretnie dom cały dla siebie, też takie opcje oczywiście są. Jak będziecie na Airbnb, to się już jakby wdrożycie w to. I teraz tak, jak wybieracie? Tutaj macie właściciela tego obiektu, z którym się możecie bezpośrednio kontaktować, żadnym problemem nie ma. Tu macie podsumowanie swojego kosztorysu, czyli w tym momencie wychodzi was tak, 200 zł za nockę macie, czyli okazuje się, że jest taniej niż tutaj, bo tu było 247, ale często jak wchodzicie bezpośrednio w ofertę, to bardzo często jest taniej. No i okazuje się, że jest taniej. 1800 zł za 9 dni was to wyjdzie, 93 zł to jest za sprzątanie obiektu i 329 zł pobierze od was serwis Airbnb, no, który jest jakby pośrednikiem i koszt tego obiektu wyjdzie was 2222 zł, czyli dodajemy tutaj 2222 zł. I całe wakacje was wyjdą 3438 zł. I w tym macie lot w obie strony i w tym macie to mieszkanie dla siebie. Nie macie oczywiście wyżywienia. Wyżywienie jest na własną rękę. I w tym momencie ktoś może powiedzieć, że to, nie wiem, wyjdzie tak samo jak all inclusive, czy może drożej. Ale ja wspominałem na początku, że tutaj nie chodzi o oszczędności, tu chodzi o elastyczność. Tu chodzi o elastyczność. Bo wiadomo, elastyczność jest dużo większa, jeżeli, moi drodzy, jeżeli jedziemy na własną rękę. No i dajmy na to, no ile moglibyście wydać na jedzenie? Jesteście 9 dni, dajmy na to, że częściowo się stołujecie gdzieś w restauracjach, częściowo się stołujecie w domu. No nie wiem, ile można przez 9 dni wydać. My przy takim trybie, jak częściowo stosujemy się w restauracjach, częściowo stołujemy się w domu i na jakieś tam atrakcje wydamy. No też zależy, jakie atrakcje, bo my na przykład nie chodzimy na takie atrakcje typu, nie wiem, jakieś takie atrakcje typowo turystyczne. Raczej wolimy coś gdzieś na własną rękę zobaczyć, zwiedzić. Czyli biorąc pod uwagę, czyli to już jest otwarta, tak? Tu już jest kwestia otwarta. Tu możecie wydać dodatkowe 5 tysięcy albo dodatkowe 2 tysiące, ale tak uśredniając, ja wiem, my przez 9 dni na takim Korfu wydalibyśmy, myślę, średnio nie więcej niż 200 zł dziennie, czyli 1800 zł. W każdym razie, moi drodzy, 3438 plus 1800 to mamy niecałe 5400, 5200, czyli w tym przypadku zmieścilibyśmy się w 5200 zł.
Dobrze, to ja będę już kończyć ten odcinek, bo ja Wam chciałem tylko mniej więcej pokazać, gdzie szukać, jak szukać. I w zasadzie, jak Wy już sobie wejdziecie na te strony, no to się po prostu wdrożycie w to bardziej, przejrzycie więcej osób, zapoznacie się z tym, będziecie wiedzieli, o co chodzi. Jak sami zobaczycie, niekoniecznie podróż na własną rękę jest tańsza. I tak jak jeszcze raz powtarzam, to nie o to chodzi, żeby była tańsza. To o to chodzi, żeby była bardziej elastyczna i to o to chodzi, żeby dała Wam, że podróż na własną rękę pozwala na jakby rozwinięcie się, zobaczenie więcej niż na pewno to, co Wam zaoferuje biuro podróży. Jesteście elastyczni i jedziecie kiedy chcecie, gdzie chcecie, w przeróżne miejsca. Nie jeździcie wtedy tylko w turystyczne miejsca, gdzie walą wszyscy turyści, ale widzicie coś poza tym wszystkim, tak zwane ukryte skarby. O to właśnie chodzi w podróży na własną rękę. Jest to przede wszystkim większa przygoda, jest to większa elastyczność. No i uczycie się, tak? Uczycie się takiego podróżowania, bo sami sobie po prostu wszystko bukujecie, sami poznajecie. Ale uwierzcie mi, że nie mam, znaczy mam czas oczywiście, tylko nie chcę, żeby ten odcinek trwał godzinami, ale uwierzcie mi, że w wielu, wielu przypadkach pojedziecie w jakieś miejsce i wydacie dużo mniej wydacie oczywiście na te wakacje czy na tą podróż, niż wykupilibyście z biura podróży. Ale tak jak mówiłem, to nie jest priorytetem, jeżeli się bierze pod uwagę takie aspekty z biura podróży czy na własną rękę. To nie jest priorytet. Ja wiem, że wielu osobom się od razu skojarzy, co będzie tańsze. Nie wiadomo, co będzie tańsze, ale wiadomo, że lepsze, ciekawsze, taki bardziej elastyczne i bardziej interesujące i kojarzące się z większą przygodą będzie podróżowanie na własną rękę. Moi drodzy, kolejna rzecz, o której teraz tylko szybko powiem, bo już będę kończyć, to jest po prostu podróżowanie. Jak lecimy na własną rękę, to wiadomo, że musimy sobie zorganizować transport z lotniska do miejsca, do którego dojeżdżamy i później transport musimy sobie organizować, jak chcemy się przemieszczać pomiędzy kolejnymi miejscami. I to jest oczywiście wynajęcie samochodu. Owszem, na miejscu to też w zależności, w jakie miejsce pojedziecie i do jakiego kraju, ale z reguły na miejscu, gdzie są jakieś taksówki, autobusy, pociągi, busy, autobusy, ale to jest jakby no, troszkę kłopotliwe, bo to wiadomo, te rzeczy są, taksówki są drogie, z reguły w miejscach turystycznych autobusy, busy czy jakieś pociągi jeżdżą o konkretnych godzinach, w konkretne miejsce, dlatego dlatego tylko i wyłącznie ja bym polecał wynajem samochodu. Ja wiem, że to jest dodatkowy koszt i w tym wypadku na pewno ta podróż Was wyjdzie więcej niż z biura podróży, ale macie ogromną, jeszcze większą elastyczność, bo samochodem możecie po prostu jeździć w takie miejsca, które no, nigdy nie widzieliście na żadnych folderach reklamowych, których Wam nie mówią w biurach podróży. Także o to właśnie w tym chodzi. A gdzie wynająć samochód? Na przykład rental, moi drodzy, rentals car na przykład jest taka wyszukiwarka. Rental cars sobie piszujemy. Rental cars, ja to polecam. Albo kajak, ale ja z rental cars najczęściej szukam i najlepsze oferty się tutaj wyhacza, bo to jest porównywarka różnych biur podróży rozlokowanych na cały, biur, przepraszam, wynajmujących samochodu rozlokowanych na całym świecie, więc znajdziecie też dla siebie jakiś samochód. No, czy będzie to drożej niż właśnie takie podróżowanie autobusami, busami, taksówkami? Pewnie będzie droższe, ale o wiele bardziej wygodne i zobaczycie o wiele więcej miejsc. A więc tak, moi drodzy, ja kończę ten odcinek. Chciałem Wam po prostu tylko pokazać w tym odcinku, jak szukać lotów, jak szukać miejsc zakwaterowania i jak po prostu podróżować, a nie jeździć do kurortu.
Natomiast no, mógłbym bardziej szczegółowo o tym mówić, jak zachować bezpieczeństwo podczas samodzielnych podróży, jak sobie tam organizować wolny czas, jak sobie tam wyszukiwać tych różnych fajnych rzeczy. No ale to jest jakby temat na osobny film, bo po prostu jest dużo gadania na ten temat, więc no, musiałbym jeszcze kolejną godzinę czy kolejne 2 godziny ciągnąć ten film. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli Wam się podobało, jeżeli chcecie, żebym więcej na ten temat Wam tutaj nagrał, więcej o tym mówił, to dajcie znać. Ja na pewno jeszcze na podobny temat nagram kolejny film, ponieważ ja jestem w trakcie wyszukiwania sobie podróży dla mnie i dla mojej rodziny, czyli dla mojej żony i syna. I moi drodzy, ja nagram właśnie taki odcinek, pokazując Wam, no ja sobie wyszukuję podróży, tak jak mówiłem, na własną rękę i właśnie jestem w trakcie wyszukiwania, także nagram tą całą symulację, co znalazłem, za ile znalazłem, gdzie jedziemy, no bo tam, gdzie jedziemy, stamtąd będą publikowane też różne filmy. Dziękuję Wam za wysłuchanie, sorry za długi film, pozdrawiam Was serdecznie, pozdrowienia od mojej żony, syna, kota i całej rodziny. Trzymajcie się cieplutko, pa!